Dzień dobry Państwu. Właśnie się zbieramy do Polski. Tak wyglądają torby do Patryka na wyjazd do Polski. Cztery koszulki, dwie pary spodenek. A, no i buty. No i daks. Pa! Pa, rowerku. Do za 3 tygodni. Czarna kanapa, jak w tych nagrywkach, wiecie, w których, nie? Black Sabbath. Synek, lecimy. O, strona, nic nie widać, jest tak ciemno. Czajcie, Bajer? Palmo, kochana, do zobaczenia. Na razie, dom. Dobra, już bez żartów. Lecimy do naszej furgonetki. Nawet to się nie pomyliłem, nazywając ją furgonetką. Zobaczcie na nią. To jest kwintesencja sportu. Kia Picanto. On tak jeżdża tym samochodem, jeszcze? Teraz zatankować auto dajemy. A nie pamiętam, ile było paliwa. Z tej mam do tankowania? Nie, z lewej. Jezu, zawsze zapominam. Patrzcie, jaka tu jest faza. Jak się tankuje. Jest taki automacik i jest normalnie stacja zamknięta. O, trzeba język zmienić. Bo niestety jeszcze Cypryjskiego nie umiem. Dobra, wybieramy jedyneczkę. Kładamy karteczkę. Tajne. Transaction declined. To jest kurde. Patryk, chcesz mi coś powiedzieć? Gdzie jest siano z karty? Drukuję właśnie hajs. Z takimi przygodami to ja nie wiem, czy my stąd wylecimy. Lecimy, właśnie. Tylko takie przygody są coś warte, a nie takie, gdzie się wszystko powodzi, ziomeczki. Podejście numer 2 razem z gotówką. Auto zostało mi tam. Bezpłatny parking. Komuś też nie zadziałało i poszedł do domu. Czyżby nie następny... Nie da rady zmienić języka. A najpierw cash, przepraszam. Brzmi jakby rwała. Pij, maluszku! Ej, tak w ogóle to... A, tutaj jak się zbliżasz do tej kwoty, którą tankujesz, to po prostu automat ci wcina dopływ paliwa. A jak już jest tak 5 euro przy twoim limicie, to po prostu się zmniejsza ciśnienie i leci sik strzałem, że tak powiem. A nie, nie 5 euro. 2 euro. No i starczy. No i gitarka. I tutaj nie ma takiego popisywania się, że ktoś zatankował równo lub ktoś nie, bo tutaj wszyscy tankują równo. W końcu jesteśmy ready? Tak. Tak bardzo ready, że zobacz, zaraz ci pokażę. Kurde! Działaś, jak jesteśmy ready? Jeszcze opony będą wymieniać. A tak w ogóle to polecam Enterprise, bo mają chyba najlepsze ceny w ogóle na całym świecie, tak mi się wydaje. Bo za tą kiję płaciłem 12 euro za dzień. Masakra po prostu cena. No, także polecam, na zdrowie. Pan poszedł sprawdzić auto, a my sobie poczekamy i zaraz pan nas przetransferuje nawet na lotnisko. Czajcie, Bajerek? No, a za mycie auta nic nie wezmą, bo tutaj jest taka polityka firmy, że możesz oddać brudne, oni za ciebie ją myją za friko, także nice. Pan nas odstawił. Zobaczcie na ten widoczek. Dobra, let's go coś zjeść szybko. Jaka bajera, kładziecie tu dokumenci, skanuję wam, potem wam robię zdjęcie i dostajecie taki dokumencik. Ostro. Składam wam drugiego vloga. Taka sytuacja. Thank you very much. Thank you. Bye. Jak Trump i Melania.
Nawet nie jest tak zimno, jak myślałem. Miłe zaskoczenie. Czekamy na bagaż, lecimy po furkę, lecimy po sprzęt, który też wam pokażę zaraz. I lecimy na Białystok. Dobra, bierzemy auto i lecimy na Białystok. I polecam ekspres, bo mają taką opcję, że bierzesz w jednym mieście, a oddajesz w drugim. Także very nice. Zobaczcie, co dostaliśmy. A tak serio, to dopłaciłem za wyższą klasę aż 9 zł. Bo byśmy mieli Renault Kadżara, a tak mamy BMW 3. Dobra, taka mała winda, zobaczcie. Nie powiem, co tu można robić. Ola! Dobra, zobaczcie, mamy mieć auto na miejscu 5172. Miał być BMW, jest Mercedes. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Dobra, znalazłem. Widzicie, jak mruga. Teraz faza jest taka, że kierownica jest z innej strony niż na Cyprze. Więc będzie challenge. Zobaczymy, czy sobie poradzę. Jak się kieruje po tej stronie? Spoko, chociaż stresik lekki był, ale już jest w miarę git. Szybka przerzutka. Myślałem, że to będzie trudniejsze, ale się okazuje, że przypadkowo kupiłem ubezpieczenie za 100 zł dodatkowo. No ale w sumie cieszę się, bo w razie coś to rączki umyte. Ale nie powinno być żadnych ekscesów. Jedziemy po sprzęcie, zaraz wam pokażę. Jest i największy górnik. Górnik, będziesz we vlogu. Tu jakiś sprzęcier stoi. To jest Marian. Witam prezesa. Dzień dobry. Tu inżynier, magister. Ona jest już podpięta do ciebie. Rehabilitowany, proszę bardzo. Zobaczmy, czekaj. Tegest. Tu proszę bardzo. No i zobacz, nie ma prądu. Czyli maszyna generalnie, żeby nie wiem, traciła prąd, coś się stało. Prąd wraca, ona uruchamia się automatycznie, ciebie to nie interesuje. Tak samo, jeżeli nie będzie internetu, to cokolwiek się inny dostanie, to ona automatycznie wróci do tego momentu, do którego w tym zacząłeś. Czyli panie prezesie, zautomatyzowane. 100%. No i dlatego polecam tego gosta. Kryptomarian, zresztą Instagrama też tutaj gdzieś rzucę. O. Siąku, miałeś prowadzić. Myślałem, że śpi. Shaker. Ja chcę być teraz babusza, nie wiesz, Adam z Polski, Szelmet, Koparka i syrop imbirowy, tak? Dobra, zapij, bo wiem, że jest ostre, bo to spirit, to simbir. Ale kozak też nie. Jest bardzo. A dzisiaj będzie zwracał, nie? Sprzętem do domu, do domowej kopalni, którą wam pokażę zaraz. Dobra, nowa korpareczka wjeżdża do domu, znaczy do domowej kopalni. 12 kart, łącznie około chyba 180 mega haszy tutaj jest. No i dokładam jeszcze dwie karty tutaj. To będzie 60 haszy z tych dwóch. Czyli łącznie w tych wszystkich, co tutaj mam, jest jakieś 750 mega haszy. Dokupię sobie jeszcze około 300 i będę miał to, co chciałem i będzie very spoko. Dobra, podłączam i lecimy działać. Ole potwór! Koparki odstawione, lecimy na wesele, potem lecimy na kabarety i potem lecimy na Mazury, ale ten cały czas, te wszystkie te rzeczy, które tutaj wam wymieniłem, będą czasem tylko i wyłącznie dla mnie i dla moich znajomych, dlatego widzimy się w kolejnym vlogu, w którym prawdopodobnie będę już na Cyprze. Peace. Dzięki, już byliście. Ciao!